Przewodniczący, Szanowna Rado. Chciałem się ustosunkować do liczby osób, które zaproponowaliśmy. Pani zaznaczyć tych 200 osób, tak? Z doświadczeń właśnie pan radny siostrze powiedział, tego typu inicjatywy zaistniały już w Polsce, w wielu miastach. Są to różne liczby typu 300, 400 na przykład w Szczecinie czy w Gdyni. Także tutaj 200 osób, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, obocznie jest w porównaniu do tych miejscowości, które podałem, jest bardzo wysoka. Natomiast sugerowaliśmy się tym, że przede wszystkim te inicjatywy, które będą do Państwa wpływać, nie pochodziły z jakiejś małej grupy, która sobie coś pomyśli i nagle aha, produkuje sobie inicjatywę. I chodzi nam o rzeczy ważne dla regionu, dla miasta, dla gminy, które warto by było przedstawić, które wpłynęłyby na rozwój tego regionu, miasta i gminy, żeby Państwo mieli przede wszystkim nad czym dyskutować, nad czym debatować i żeby wzięli taki projekt, żeby był adekwatny do sytuacji, które w sposób merytoryczny poprawią tutaj byt, życie mieszkańców, tak, i przyczynią się do jego rozwoju. Żeby właśnie nie wpływały wtórne jakieś inicjatywy, które w każdej chwili zabiorą Państwu czas, tak? Nic nie przyniosą, a będą musiały się rozpatrywać, tak? Dlatego tutaj zaproponowaliśmy te 200 osób. Tak? Z rozsądku po prostu. Czyli mamy rozumieć, tak to było słabo słychać, że Państwo nie chcecie, żeby zmniejszać ilość osób, tylko zostawić na 200. Tak to mam rozumieć? Tak. Analizowaliśmy tę liczbę tych osób, 200 osób, tak jak mówiłem, z tego względu, żeby te inicjatywy były przede wszystkim przemyślane, rozsądne, żeby Państwo nie zabierali się cennego czasu z drugimi po prostu projektami, tak? Rozumiem. Czyli wodzu wyższego ja wycofuję swój wniosek. Chciałem zapytać o te stowarzyszenia na komisjach, nie byłem, jakie z Państwa stanowisko teraz w tej sprawie? Jeśli chodzi o te stowarzyszenia, rozmawialiśmy na ten temat z radnymi na komisjach, także nie mam nic przeciwko temu, żeby wykreślić temat stowarzyszeń z tej poprawki, tak?